Na przykładzie własnych doświadczeń z podróży samochodem do Chorwacji uznałem, że nagram poradnik w pigułce. Co warto zobaczyć? Ceny noclegów i jedzenia, gdzie wymienić kuny. Zapraszam do oglądania i pozostawienia komentarza na temat Chorwacji. Riviera Makarska znajduje się na południu Chorwacji, w historycznej krainie zwanej Dalmacją, a dokładniej w jej środkowej części. Doskonała lokalizacja, aby zwiedzić sąsiadujące miasta, jak oddalony 60 km Split czy 140 km od Dubrovnika. To jedno z najbardziej znanych miejsc turystycznych na chorwackim wybrzeżu, które przyciąga turystów swoją niepowtarzalną krystaliczną wodą i klimatem. Malowniczej scenerii nadają góry tuż przy samym wybrzeżu Morza Adriatyckiego. A najgłośniejszymi mieszkańcami Chorwacji są cykady. Owadzi śpiew, czyli przenikliwe brzęczenie cykad, które towarzyszy podczas pobytu w chorwackim klimacie w lato. To owady z rodziny pluskwiaków. Samce w okresie godowym grają muzykę za pomocą tymbali, instrumentu u nasady odwłoka. Owady niezwykle trudno zauważyć. Nie gryzą ani nie żądlą. Są nieszkodliwe, a po śmierci bogate w białko owady stają się źródłem pożywienia dla ptaków jak ryby, węże i inne stworzenia. Wracając do tematu, główną atrakcją są plaże, wsparte pachnącymi lasami sosnowymi. Przedstawię trzy plaże, w tym jedną przepiękną, przeznaczoną także dla nudystów. Wspaniałą rzeczą w mieście Makarska jest to, że nie trzeba daleko podróżować, aby znaleźć wspaniałą plażę. Jedna z najlepszych plaż w regionie znajduje się w granicach miasta, rozciągając się 2 km od portu do zachodniego krańca miasta. Wzdłuż plaży biegnie promenada spacerowa ze sklepami, kawiarniami i barami. Można wypożyczyć rowerki wodne, przejażdżki na bananie i skutery wodne. Jest więc to idealne rozwiązanie dla rodzin, ale niezbyt spokojne. Chciałem przedstawić kolejną plażę, do której adres podam w opisie. Oceńcie sami. Plaża Nugal to niewielki odcinek piasku znajdujący się między miastami Makarska i Tucepi u podnóża stromych klifów. Na plażę można dotrzeć tylko pieszo lub łodzią i nie ma ona żadnych ugodnień, dzięki czemu jest bardziej odosobniona. Aby tu dojść, wybiera ścieżkę około 2 km na południe od miasta. Ścieżka prowadzi przez sosnowy las i jest stroma na odcinkach. Dlatego zalecane są solidne buty do chodzenia. Jedynym schronieniem na plaży przed gorącymi promieniami słońca jest pobliski las. Nugal należy do najbardziej malowniczych pereł Rivery Makarskiej i jest bardzo popularnym celem kąpieli wśród turystów wszystkich narodowości.